Witam Państwa, bez oszukaństwa jestem WatchDH566 i witam Was w kolejnej serii gamingowej na tej kanale. Kuj, że nie mam dokończonym Max Payne'a i Assassin's Creed'a. Rozpocznę sobie kolejną serię, bo mogę. No i to będzie seria właśnie taka anime Doki Doki Literate Club. Tu akurat mam spolszczone klub literacki. No. I zanim zaczniemy, jeżeli chodzi właśnie o tego Max Payne'a, no to tego Max Payne'a no kiedyś tam dokończę, tylko teraz mi się po prostu nie chce, bo będę musiał przechodzić trochę fabuły samodzielnie, dlatego że ostatnio miałem formata, no i tam wszystko się w ogóle pokomplikowało, znaczy formata, no. Zmieniany system i znowu się save usunął, a nie zdążyłem zapisać. Więc no, znaczy mam zapisaną wersję taką sprzed jakby piątego odcinka, więc i tak będę musiał przejść. No a poza tym co? Kurde, tam chyba jak to wrzucę pierwszy odcinek z tego albo kilka odcinków, to już pewnie Baranek Warrior będzie miał ze mną film, będę tam kurde aktorzyć w Minecrafcie czy coś, zobaczycie jak mi to wychodzi na polu barana. No a co? A tutaj no to co? Zaczynamy. Nowa gra, jak masz na imię? Oczywiście WatchDH566. A, nie można mieć liter? Znaczy cyfr? No dobra, no to WatchDH. To jedziemy. To jest ogólnie nowela. Czyli głównie tutaj będą ciągle dialogi. Zobaczymy jak mnie to wciągnie. Hej! Dostrzegam denerwującą dziewczynę biegnącą w moją stronę z oddali, próbując ściągnąć na siebie uwagę i nie zważając na ludzi patrzących na nią jak ta dziwaczka. Aha, spoko. Moment, sobie zobaczę, czy tu kamerkę mam dobrze ustawioną. O właśnie, żeby tu był cały dialog widoczny. Bo czasami wiecie, jak to przyjąć. Okej. Ta dziewczyna to Sayori, moja sąsiadka i dobra przyjaciółka, jeszcze z czasów, kiedy byliśmy dzieci. Jest to ten typ znajomej, z którą nie rozmawia się jakoś szczególnie często, ale wciąż utrzymuje się z nią kontakt, ponieważ zna się ją od bardzo dawna. No raczej tak. Kiedyś codziennie szliśmy razem do szkoły, szczególnie w dni takie jak ten, ale w okolicach rozpoczęcia liceum zaczęła coraz częściej się spóźniać. Ostatecznie znudziło mi się czekanie, aż się obudzi. O kurde, to też główny bohater rozpoczyna szkołę średnią, znaczy ja rozpoczynam technikum, no ale też szkoła średnia, dobra. Jeżeli faktycznie ma zamiar tak mnie gonić, to chyba wolę zacząć cię uciekać. Mimo to wzdycham i zatrzymuje się, pozwalając Sayori się dogonić. Znowu zaspałam! Spoko, mi się to też zdarza. Ale tym razem cię dogoniłam! Jej! Być może, ale tylko dlatego, że postanowiłem na ciebie zaczekać. Bo w sumie jak nie mam nic innego do roboty. Ech, mówisz tak, jakbyś rozważał zignorowanie mnie. To niemiłe, WatchDH. Cóż, kiedy tak bardzo zwracasz na siebie uwagę ludzi dookoła, to nie chcę, żeby pomyśleli, że jesteśmy parą czy coś. Okej. Ale jednak zaczekałeś. Chyba jednak nie potrafisz być niemiły, nawet kiedy masz taki zamiar. Aha. Skoro tak mówisz, Sayori? Hehehe. Razem przechodzimy przez ulicę i idziemy do szkoły. Im bliżej celu, tym więcej dostrzegamy uczniów zajętych codzienną rutyną. Tak w ogóle, Wojtuch. Decydowałeś już, do jakiego klubu dołączysz? Klubu? Już ci mówiłem, że nie jestem zainteresowany dołączeniem do żadnego klubu. No właśnie, kurde, po co tracić czas dodatkowy? Nie wiem, na przykład macie 8 godzin zajęć do 4 jeszcze kurde przesiadać w jakimś klubie. Żadnego też nie szukałem. To nieprawda. Mówiłeś, że w tym roku do jakiegoś dołączysz. Nie chce mi się. Czyżby? Możliwe, że podczas jednej z naszych konwersacji, kiedy bezmyślnie przytakiwałem temu, co ona mówi, faktycznie mogłem wyrazić zainteresowanie klubami. Pewnie byłem zaspany jak dzisiaj ona. Sayori lubi się o mnie martwić, podczas kiedy ja jestem bardzo zadowolony ze spędzania wolnego czasu grając w gry wideo i oglądając anime. No typowy Wojtuch! Typowy ja, pewnie, że tak. Mówiłam o tym, jak bardzo się martwię o to, że nigdy nie nauczysz się socjalizować z ludźmi, ani nie będziesz miał żadnych umiejętności na studiach. Aha. Twoje szczęście jest dla mnie bardzo ważne, wiesz? Wiem, że teraz jesteś szczęśliwy, ale
wykończyłaby mnie myśl, że w przyszłości zostaniesz nerdem odizolowanym od społeczeństwa. Jakim odizolowanym? Ty patrzyłaś na moją ekipę? Już trochę istniejemy. Ufasz mi, prawda? No chyba nie mam wyboru. Nie zmuszaj mnie, żebym się o ciebie martwiła. Dobra, dobra. Popatrzę, jakie kluby są u nas w szkole, skoro tak bardzo chcesz. Ale nic nie obiecuję. Możesz przynajmniej obiecać, że choć trochę spróbujesz? Tak, to chyba mogę ci obiecać. Jej! Dlaczego w ogóle pozwalam się pouczać tak roztrzepanej dziewczynie? Bo to jest moc kokardki! Na dodatek zaskoczyło mnie, że dałem się tak łatwo przekonać. Chyba po prostu zobaczenie jej zmartwionej sprawia, że chcę choć trochę ją uspokoić, nawet jeżeli wyolbrzymia wszystko w swojej głowie. Kolejny nudny dzień w szkole zleciał bardzo szybko. Właśnie ciekawe czy... Nie, no tu jest raczej początek roku, bo teraz jest taki czas, że jest bardzo ciepło u nas. Po spakowaniu swoich rzeczy zaczynam bezmyślnie gapić się na ścianę, próbując odnaleźć sobie jakąś motywację. Kluby. Sayori chce, żebym poszukał... Kurna, nie przeczytałem do końca. Patrzę się na tablicę. Sayori chce, żebym poszukał sobie jakiegoś klubu. Chyba pod prawym przyciskiem mogę sobie chować komunikat. Wygląda na to, że najlepiej będzie, jak dołączę do klubu anime. No oczywiście! Halo? Sayori? Sayori musiała uniknąć mojej uwagi, kiedy byłem zamyślony. Rozglądam się i zdaję sobie sprawę, że jestem jedyną osobą, która pozostała w klasie. Myślałam, że uda mi się z tobą pogadać, jak będziesz wychodził z klasy, ale zauważyłam, jak tu siedzisz, więc weszłam do środka. Serio, czasami jesteś bardziej rozkojarzony ode mnie, jestem pod wrażeniem. Nie musisz na mnie czekać, jeszcze spóźnisz się do swojego klubu. Albo na busa. Cóż, pomyślałam, że przyda ci się jakaś zachęta, więc pomyślałam, że no wiesz. Wiesz co? Wiesz, może byś chciał dołączyć do mojego klubu. Sayori. Tak? Nawet nie ma mowy, że do niego dołączę. Ech, to było niemiłe. Sayori jest wiceprzewodniczącą klubu literackiego. Nie jest tak, że kiedykolwiek wykazywała jakieś zainteresowanie literaturą. W sumie jestem prawie pewien, że się tym zajmuje tylko dlatego, że uznała zakładanie nowego klubu za dobrą zabawę. Jako, że była pierwszą osobą, która wyraziła chęć dołączenia przewodniczącemu, otrzymała zaszczytne miano wiceprzewodniczącej. To powiedziawszy, moje zainteresowanie samymi książkami może być jeszcze mniejsze niż jej. No, jak się czyta tylko lektury szkolne, a tak to się czyta komiksy. Właśnie, gdyby to był klub komiksowy, to w sumie by było ok. Ta, postanowiłem dołączyć do klubu anime. Oj no weź, pięknie proszę. Dlaczego aż tak ci na tym zależy? Cóż... Taki jakby powiedziałam wczoraj reszcie, że przyprowadzę dzisiaj nowego członka. A Natsuki obiecała upiec babeczki w ogóle. Składaj obietnic, których nie możesz dotrzymać. Taki typowy Wertor, kurde. Też czasami coś od Janie Pawli, a potem nic nie wiem o co chodzi. XD. Trudno powiedzieć, czy Sayori jest po prostu lekkomyślna, czy faktycznie zaplanowała postawić mnie przed faktem dokonanym. Zdycham, wiedząc, że teraz muszę się zgodzić. No dobrze, wpadnę na te babeczki, okej? Okay? Tak, chodźmy! I tak oto nadszedł dzień, w którym sprzedałem duszę za babeczkę. Idę przygnębiony za Sayori, docieramy na górne piętro, część szkoły, którą rzadko odwiedzam, gdyż jest przeznaczona dla trzecioklasistów. Sayori energicznie otwiera drzwi do klasy. No tak, myk! Hej wszyscy, przyprowadziła nowego członka! Już ci mówiłem, żebyś mnie tak nie nazywała. Rozglądam się po klasie. Witaj w klubie literackim, miło cię poznać. Sayori mówiła o tobie wiele dobrego. Serio? Przyprowadziłaś faceta? A co ja kurde? Żeby tak zabić atmosferę? Tak, Wojtuk, co za niespodzianka. Witaj w naszym klubie. Nie wiem co powiedzieć. Klub jest pełen naprawdę uroczych dziewczyn. Aaaa! Na co się gapisz?
Chcesz czegoś? Sorka. Natsuki. Dziewczynę o trudnym charakterze, która zdaje się mieć na imię Natsuki, widzę po raz pierwszy. I drobna budowa sprawia, że wygląda na pierwszoklasistkę. W sensie licealistkę, pierwszoklasistkę, czy podstawówce, czy w gimnazjum, no w sumie tak. Z tego co pamiętam, Sayori wspominała wcześniej, że to właśnie ona zrobiła babeczki. Zignoruj jej zachowanie, nie jest dzisiaj w nastroju. No to niech mi da kurde babeczki, no jestem głodny. Sayori szepcze mi to do ucha, a następnie odwraca się w stronę reszty. Tak czy owak, to jest Natsuki, zawsze pełna energii. A to jest Yuri, najmądrzejsza z całego klubu. No. Nie mów takich rzeczy. Yuri, która wygląda na najbardziej dojrzałą z całego towarzystwa, staje się nie nadążać za energicznymi Natsuki i Sayori. Ach, cóż, miło mi was poznać. A więc znacie się już z Moniką, tak? Zgadza się. Super, jest znów cię widzieć, boy. Monika uśmiecha się ciepło. Znamy się, cóż, rzadko zdarzało nam się rozmawiać, ale byliśmy w tej samej klasie w zeszłym roku. Monika była prawdopodobnie najpopularniejszą dziewczyną w klasie. Mądra, ładna, wysportowana. Czyli za wysokie progi jak dla mnie. Więc widzieć, jak ją uśmiechniętą, wydaje się bardzo... Ciebie również, Monika. Chodź, usiądziesz, Wojtuch. Zrobiłyśmy dla ciebie miejsce przy stole, więc będziesz siedział obok mnie i Moniki. Przyniosę babeczki. No właśnie, jestem głodny. Hej, ja je zrobiłam, więc ja je przyniosę. Sorka, trochę za bardzo się podekscytowałam. W takim razie może zaparzę trochę herbaty? Dziewczyny przygotowały stół zrobiony z paru ławek. Tak jak wspominała Sayori, został trochę powiększony, więc teraz między Sayori i Moniką jest miejsce wolne. Natsuki i Yuri idą do jednego z kątów pokoju, skąd Natsuki bierze zapakowaną tacę, a Yuri idzie na zaplecze. Wciąż nie wiedząc, jak się zachować, siadam obok Sayori. Dumna z siebie, Natsuki wraca do stołu, trzymając tacę. Okej, gotowi? Ta-da! Wow! Natsuki podnosi folię stacki, ukazując tam liczne białe babeczki udekorowane w taki sposób, aby przypominały małe koty. Wąsy zostały narysowane lukrem, a małe kawałki czekolady użyto jako uszy. Jakie urocze! Kawaii desune. Nie wiedziałam, że tak bardzo lubisz piec, Natsuki. Hehe, no to teraz już wiesz. Te zęby wampira mówią o wszystkim, częstujcie się. Znaczy chyba zęby wampira, bo tak jeden ząbek. To właśnie niektóre postaci anime mają czasami taki jeden ząbek. To wygląda śmiesznie. Sayori bierze jedno, po niej Monika, a ja następny. To jest przepyszne! A Yuri to co? Yuri to nie jest głodna. Sayori mówi z pełną buzią, jakim cudem już zdążając umazać się lukrem po twarzy. Obracam babeczkę w dłoni, zastanawiając się, z której strony ją ugryźć. Natsuki siedzi cicho. Wygląda na to, że przygląda się temu, co robię. Żeby czekała, aż ugryzę babeczkę. W końcu biorę gryza. Lukier jest słodki i pełen smaku. Ciekawe, czy sama go zrobiła. To jest naprawdę dobre! Pomarańczowe! No, w tym przypadku białe. Dziękuję, Natsuki. Dlaczego mi dziękujesz? To nie jest tak, że... Czy ja tego już gdzieś nie słyszałem? Zrobiłam je dla ciebie, czy coś? Hmm? A ja myślałem, że Sayori powiedziała. No może i tak. Ale nie dla, wiesz, ciebie, głupku. No dobra, dobra. Nie mogąc polemizować z dziwnymi argumentami Natsuki, zakończam rozmowę. Yuri wraca do stołu, niosąc kolejną tacę, tym razem z herbatą. Ostrożnie kładzie przed każdym z nas filiżankę, po czym obok tacki z babeczkami stawia dzbanek. Trzymacie cały zestaw do herbaty w klasie? Nie martw się, nauczyciele wyrazili zgodę. W końcu, czy może być coś lepszego niż filiżanka ciepłej herbaty do dobrej książki? No chyba, że oblejesz nią stronę, ale okej. Ach, chyba masz rację. Hehehe, nie bój się, Yuri po prostu próbuje ci zaimponować. Nie! Nie o to! Yuri wyraźnie onieśmielona odwraca wzrok. Moment, muszę spozorować na chwilę nagranie ZW.
Juri, nie miałem tego na celu. Nic się nie stało. Cóż, czytanie może i nie jest moim hobby, ale przynajmniej lubię herbatę. Cieszę się. Juri nieśmiało się uśmiecha z wyraźną ulgą. Monika podnosi brew, a potem uśmiecha się w moją stronę. W takim razie, co cię skłoniło do dołączenia do klubu literackiego? Bałem się tego pytania. Coś mi mówi, że nie powinienem mówić Monice o tym, że Sayori praktycznie zmusiła mnie do przyjścia, ale nie, mi chodziło o inną rzecz. Cóż, nie dołączyłem jeszcze do żadnego kluba, a Sayori wydawała się być bardzo wesoła, więc... W porządku, nie wstydź się. Dopilnujemy, żebyś czuł się tu jak w domu, okej? Jako przewodnicząca klubu literackiego moim obowiązkiem jest zapewnienie dobrze spędzonego czasu klubowiczom. Monika, jestem zaskoczony. To cię skłoniło do założenia własnego klubu. W każdym innym klubie byłabyś przynajmniej członkiem zarządu. Czy ty aby nie byłaś w klubie debat w zeszłym roku? Słuszno. Będąc szczerą, nie podoba mi się to, że większe kluby są tak skupione na sprawach organizacyjnych. W klubie debat czułam się, jakbyśmy nie rozmawiali o niczym innym niż budżet i przygotowania do festiwali. Wolałam zająć się czymś, co naprawdę lubię robić, dlatego założyłam klub, który będzie specjalnym miejscem dla jego członków. Jej! Jeżeli pozwala to ludziom lepiej zapoznać się z literaturą, to uznaję ten klub za udany. Monika, to naprawdę świetny lider. Juri potwierdza, kiwając głową. W takim razie jestem zaskoczony, że w tym klubie jest tak mało ludzi. Ale za to jakich ludzi? Trudno, musi być zakładać nowy klub. Można tak powiedzieć. Niewiele ludzi jest zainteresowanych wkładaniem wysiłku w coś zupełnie nowego. Szczególnie kiedy jest to coś, co nie przykuwa ludzkiej uwagi jak literatura. Trzeba ciężko pracować, żeby pokazać ludziom, że jest to zarówno ciekawe, jak i warte uwagi. Sprawia to, że wydarzenia takie jak Szalony Festiwal stają się dla nas naprawdę ważne. Powiem tak, komiksy spoko. Dramaty w sumie też, bo przynajmniej mają fajną strukturę, takiego właśnie scenariusza, fajnie się to czyta, ale na przykład takie powieści jak Krzyżacy, o Jezu, kurde, tam tyle listopisów i tak dalej. No, taka moja opinia o literaturze. Jestem pewna, że uda nam się satysfakcjonująco rozwinąć ten klub, zanim ukończymy liceum. Co nie, ludzie? Zrobimy co w naszej mocy. Ciebie! Wszyscy pełni entuzjazmu się zgadzają. Tak różne dziewczyny o tak podobnych motywacjach. Monika musiała naprawdę ciężko pracować, żeby znaleźć tę trójkę. Może to właśnie dlatego wydają się tak cieszyć z nowej osoby zainteresowanej dołączeniem. Mimo wszystko wciąż nie jestem pewien, czy jestem w stanie podzielać ich zainteresowanie literaturą. A więc, Wojtuch, jaki rodzaj książek lubisz czytać? Cóż, biorąc pod uwagę, jak wiele czytałem przez ostatnie parę lat, nie mam pojęcia, jak odpowiedzieć na to pytanie. Krzyżacy do kosza. XD. Mangi. Znaczyły mnie bardziej komiksy, ale... Mówię pod nosem pół żartem. Nagle zauważam błysk w oku Natsuki. Wygląda, jakby chciała coś powiedzieć, ale milczy. Zatem niewiele czytasz? Cóż, to się może zmienić. Co ja w ogóle mówię? Po zobaczeniu smutnego uśmiechu Juri myślałem w ogóle nad konsekwencjami tego, co powiem. A ty jakie książki lubisz czytać, Juri? Cóż, Juri przejeżdża palcem po uchu swojej filiżanki. Moimi faworytami są powieści, które przedstawiają czytelnikowi kompleksowe światy fantastyczne. Fantastyczne! Niech będzie! Poziom kreatywności oraz rzemiosła ich autorów jest naprawdę zachwycający. Umiejętność opowiedzenia ciekawej historii w tak nieznanym świecie jest równie imponująca. Juri pełna pasji kontynuuje opis. Kiedy tutaj przyszedłem, wydawała się bardzo nieśmiała, ale widać w jej oczach, że prawdziwy komfort odnajduje w świecie książek. Lubię też wiele innych gatunków. No to nadzieja! Szczególnie wyczuwam się w książki psychologiczne. To nie imponujące, w jaki sposób ich autorzy są w stanie wykorzystać brak wyobraźni czytelnika, aby go wciąż zaskakiwać. W każdym razie ostatnio czytam sporo horrorów. O, kiedyś czytałem jeden horror. Tak naprawdę to nie.
z pracy szukam czegokolwiek, do czego mógłbym się odnieść. Tak jak... Jak tak dalej pójdzie, to Yuri równie dobrze będzie mogła rozmawiać ze ścianą. Spokojnie, to był dźwięk tylko z Blizzarda, bo tam się aktualizuje o gry. Spokojnie. Naprawdę nie spodziewałam się tego po tobie, Yuri. Nie sądziłam, że tak delikatna osoba jak ty zainteresuje się horrorami, a co kurde? Można powiedzieć, że przykuły moją uwagę. Jeżeli historia wprowadza mnie w inny świat lub zmusza mnie do przemyśleń, naprawdę trudno mi odłożyć ją na półkę bez uprzedniego jej ukończenia. Surrealistyczny horror często odnosi sukces w zmianie światopoglądu czytelnika, nawet jeżeli tylko przez krótki czas. Nie cierpię horrorów. Dlaczego? Wiesz, po prostu oczy Natsuki na ułamek sekundy zwracają się w moją stronę. Nieważne. I znowu zadwuło mi piszą na Facebook. Dobra, wróciłem. Mam pewną teorię, dlaczego Natsuki nie lubi horrorów. Bo są nudne. Bo ciągle jest to samo. Tak myślę. A no tak, ty wolisz pisać o uroczych rzeczach, prawda, Natsuki? Czy co? Skąd ten pomysł? Ostatnio zostawiłaś kartkę z notatnika w klasie. Wyglądało na to, że pracowałaś nad wierszem o nazwie... Nie mów tego na głos! I oddawaj ją, okej? Twoje babeczki i poematy. Wszystko, co robisz, jest naprawdę urocze. Sayori zakrada się za Natsuki i kładzie ręce na jej ramionach. Natsuki, uciekaj! Nie jestem urocza! Natsuki, piszesz własne wiersze? Czasami. A co cię to obchodzi? Myślę, że to całkiem imponujące. Może kiedyś nam któryś pokażesz? Nie. Natsuki odwraca wzrok. Nie spodobałyby ci się. Ach, jeszcze nie jesteś do końca pewna swoich umiejętności? Trochę rozumiem, Natsuki. Dzielenie się twórczością wymaga nie tylko pewności siebie, najprawdziwszą formą pisania. Najprawdziwszą formą pisania jest pisanie dla samego siebie. Trzeba prawdziwej odwagi, by otworzyć się na czytelników, by eksponować swoje słabości oraz pokazać im najskrytsze zakątki swojego serca. Ty również masz jakieś doświadczenia z pisaniem wierszy, Yuri? Może gdybyś podzieliła się swoją pracą, dałabyś przykład Natsuki i dodała jej na tyle odwagi, by również podzieliła się swoją pracą? Wygląda na to, że Yuri również nie jest zbyt pewna siebie. Och, chciałabym poczytać wasze wiersze. Przez krótką chwilę siedzimy w ciszy. Okej. Mam pewien pomysł. Natsuki i Yuri z zaciekawieniem patrzą na Monikę. Chodźmy wszyscy do domu i napiszmy swoje własne wiersze. Podzielmy się nimi na następnym spotkaniu. Dzięki temu będzie nam dużo łatwiej nabrać odwagi. Tak, zróbmy to. Plus, mamy nowego członka, więc może to pomóc nam się zintegrować oraz zacisnąć między nami więź między nami. To nie włącz duch? Monika podobnie uśmiecha się ciepło. Chwila, wciąż jest jeden problem. Co takiego? Chyba czas w końcu powrócić do tematu dołączenia do klubu. Nigdy nie powiedziałem, że dołączę do klubu. Sayori przekonała mnie, żebym was odwiedził, ale nie podjąłem jeszcze decyzji. Wciąż muszę sprawdzić resztę klubów, więc nie wiem, co dalej powiedzieć. Wszystkie cztery dziewczyny patrzą na mnie smutnym wzrokiem. Ale... Wybacz, myślałam... Oj tu... Ja... Jestem bezbronny wobec tych dziewcząt. Jak mam podjąć przemyślaną decyzję w takiej sytuacji? W sumie, jeżeli pisanie wierszy jest ceną spędzania czasu z tak pięknymi dziewczynami. No dobra. Okej, postanowiłem. Dołączę do klubu literackiego. Oczy dziewczyn zaczynają się świecić. Tak, jestem taka szczęśliwa. Sayori przytula mnie podskakując. Hej, naprawdę mnie przestraszyłeś. Gdybyś faktycznie przyszedł tu tylko, żeby zjeść babeczki. Użyłabym się. W takim razie to już oficjalne. Witaj w klubie literackim. Ach, dziękuję. Dobra, wszyscy.
Myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć dzisiejsze spotkanie, ale nie zakończymy tego odcinka, dlatego że oczywiście nagrywam swoją sesję taką nagraniową. No. Pamiętajcie o tym, co ustaliliśmy. Napiszcie swoje własne poematy i przenieście je na następne spotkanie, żebyśmy mogli się nimi między sobą podzielić. Monika podobnie patrzy na mnie. Wojtu, już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, w jaki sposób wyrazisz siebie. Roztęgnij. Tak. Czy naprawdę będę w stanie zaimponować tak popularnej dziewczynie jak Monika z moimi przeciętnymi zdolnościami? Już czuję, że będzie trudno. W międzyczasie dziewczyny kontynuują rozmowy i sprzątają ze stołu. Hej Wojtuch, skoro już tu jesteśmy, chcesz wracać ze mną? A właśnie, Sayori i ja za ostatnio rzadko wracamy razem do domu z powodu jej klubu. Pewnie, czemu nie? Jej! Oboje wychodzimy ze szkoły i wracamy do siebie. Czy był tam... Powinna być taka druga scena tutaj, że jest taki bardziej zachód słońca czy coś.